Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam serdecznie media, które przybyły na dzisiejszą konferencję prasową, która jest organizowana z inicjatywy pana ministra Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie pana ministra na dzisiejszej konferencji. Witam też radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią Marzenę Makowską. Dzień dobry państwu. Witam pana Marka Czepka, pana Miłosza Jońca i moja osoba, pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Proszę państwa, dzisiejsza konferencja jest poświęcona bardzo ważnemu tematowi, a mianowicie tematowi finansowemu. Nie ma nic ważniejszego dzisiaj jak pieniądze w kontekście funkcjonowania samorządu i mówimy tutaj o wielkich grantach, o wielkiej polityce finansowej, która ma za zadanie wspomagać miasta. Aktualnie miasta najbardziej tej średniej wielkości, do tych miast także należy Grudziądz. W dzisiejszej konferencji prasowej będziemy mówili o tych wpływach, o tym znaczących kwotach, które do kasy miejskiej wpływają z rządu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości i będą wspomagały budżet miasta Grudziądza, ale także o praktycznym wykorzystaniu i potrzebnym wykorzystaniu tych wszystkich środków, które mają zapewnić też te podstawowe, najważniejsze potrzeby mieszkańców. Proszę bardzo pana ministra o wprowadzenie nas w arkana tej polityki finansowej rządu. Tak, szanowni państwo, bardzo dziękuję za przybycie na tą naszą konferencję prasową. Rzeczywiście jest tak, proszę państwa, że co jakiś czas możemy słyszeć ze strony przedstawicieli samorządów, niektórych samorządów terytorialnych, niektórych miast, tutaj także radni z opcji rządzącej w Grudziądzu często podnoszą krytykę wobec rządu, twierdząc, że wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego są coraz niższe, że rząd nie dba o relacje z samorządem terytorialnym, że samorząd, miasto nie ma środków na realizowanie swoich zadań. I tutaj dzisiaj właśnie poprosiliśmy państwa, żeby pokazać i ogłosić, przypomnieć, bo już o tym od pewnego czasu się mówi, że na podstawie ustawy przygotowanej przez rząd, nowelizacji ustawy budżetowej i nowelizacji ustawy okołobudżetowej, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki. My to nazywamy subwencją wyrównawczą dla jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze raty tych środków zostaną wypłacone prawdopodobnie jeszcze w sierpniu, jeszcze w tym miesiącu. No i tutaj mamy, proszę państwa, z mojej prawej strony tablicę, która pokazuje, ile środków otrzyma Grudziądz. Jeszcze jest porównanie do środków z ubiegłego roku. Widzicie państwo, że ten algorytm zmieniony, na podstawie którego liczy się te środki, on preferuje miasta średnie, preferuje miasta właśnie takie jak Grudziądz. Rząd pamięta o miastach, pamięta o Grudziądzu, o miastach, które potrzebują środków na rozwój, które potrzebują środków na realizację swoich zadań, które są przez przemiany ustrojowe, przez to, co się działo w latach 90. i później 2000. były w szczególnie trudnej sytuacji i wymagają istotnego wsparcia. Proszę zobaczyć, ten rok to jest prawie 45 milionów złotych, które Grudziądz otrzyma. I tu trzeba też, proszę państwa, jedno podkreślić. To są środki, o przeznaczeniu których decyduje wyłącznie samorząd miasta. Rząd nie przekazuje, to nie są środki znakowane, adresowane, które trzeba przeznaczyć na inwestycje, które trzeba przeznaczyć na jakiś konkretny wydatek, nie wiem, na subwencję oświatową. To są środki, o których przeznaczeniu decyduje Rada Miasta, Prezydent Miasta. 45 milionów, które zasilą budżet w tym roku, zasilą budżet Grudziądza i będą mogły być wydane zgodnie z decyzjami tutejszych władz. Wydaje się, że ta decyzja parlamentu, rządu jednoznacznie przekreśla te wszystkie zarzuty, o których, jak mówiłem, co jakiś czas podnosi opozycja, że rząd jest przeciwny samorządom. Przeciwnie, wielokrotnie rząd z samorządami podejmuje współpracę. To zresztą, proszę państwa, nie tylko te środki, które no są szczególnie ważne właśnie, bo można je wydawać swobodnie, zgodnie z potrzebami miasta, gminy, powiatu, ale to także Polski Ład, który, jak państwo wiedzą, właśnie jest adresowany, te programy z Polskiego Ładu są adresowane do samorządów terytorialnych. Teraz trwają
nabory. Trwają nabory do kilku programów, do inwestycji strategicznych, do kolejnej edycji programu odbudowy zabytków, do programu dla stref przemysłowych i do programu, który jest adresowany do tzw. gmin popegeerowskich. I my tutaj jako Środowisko Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, ja i Państwo Radni też chcemy zadeklarować, że wspieramy starania Grudziądza o środki, które pochodzą z Polskiego Ładu. Wspieramy starania Grudziądza o środki tak na inwestycje strategiczne, tak na odbudowę zabytków, tak na te strefy przemysłowe. Tutaj zresztą warto, proszę Państwa, przypomnieć, jakiś czas temu ogłosił Pan Premier, i my też o tym mówiliśmy tutaj w Grudziądzu, 3,5 miliona złotych na rewitalizację wzgórza zamkowego z Polskiego Ładu. Jako Środowisko Prawa i Sprawiedliwości staraniom miasta o te środki kibicowaliśmy. Oczywiście, proszę Państwa, dzieli nas bardzo dużo. Mamy bardzo krytyczną ocenę działania władz miejskich w Grudziądzu. W odpowiednim momencie, kiedy przyjdzie na to czas, będziemy proponowali też pewne konkretne, alternatywne propozycje. Zresztą robimy to na bieżąco, informujemy Państwa przecież o tym, ale to nie oznacza, że nie zabiegamy i nie staramy się o rządowe środki, które służą w końcu mieszkańcom. No i zawsze wtedy, kiedy chodzi o dobro mieszkańców, o ulice w Grudziądzu, które trzeba wyremontować, o zabytki grudziąckie, zawsze wtedy, kiedy chodzi o różnego rodzaju inne inwestycje, to my jesteśmy jako Środowisko Prawa i Sprawiedliwości po stronie mieszkańców, po stronie potrzeb mieszkańców i będziemy o te środki zabiegali. I tak samo właśnie jest w tych edycjach. Liczymy na to, że wtedy, kiedy wyniki zostaną ogłoszone, a pewnie będzie to za miesiąc, dwa miesiące, takie sygnały płyną z Warszawy, że Grudziądz będzie w tych tabelach, w tych wynikach jako wskazane jako miasto, jako gmina, powiat, który otrzymał dużo, dużo środków, które pozwolą mieszkańcom żyć, pozwolą żyć lepiej mieszkańcom i wygodniej mieszkańcom Grudziądza. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym ze swojej strony także tutaj, korzystając z okazji, podziękować panu ministrowi za to szczególne wsparcie, jakie udziela miastu. Powstało tu biuro społeczne, którym aktywnie także, prawda, który aktywnie tutaj wspiera mieszkańców i koreluje, komunikuje też tutaj z panem ministrem Penestalem, ale to wsparcie przede wszystkim względem miasta, ono jest najbardziej dzisiaj istotne i już jest mocno odczuwalne. I to rzucanie dzisiaj przez opozycję, bezzasadne rzucanie kamieniami dzisiaj rząd polski jest naprawdę czymś bardzo, bardzo, bardzo nieprzyzwoitym, z czym mamy do czynienia i w mediach społecznościowych, ale także w trakcie konferencji prasowych, które organizuje tak zwana totalna opozycja, a tutaj władze miasta Grudziądza ściśle z nią związane. Oczywiście ten wielki grant, który się pojawia w tej chwili, a mianowicie ta subwencja, która w zasadzie została dla Grudziądza specjalnie też zwiększona, bo przypomnijmy, że pewnego algorytmu miało to być 30 milionów, a jest prawie 45 milionów. Jest to olbrzymia różnica, prawie 15 milionów, proszę Państwa, więcej dla miasta, które generalnie jakoś stara się krzywo patrzeć na władzę nieprzychylnym okiem, a tutaj rząd polski wykazuje bardzo dobrą wolę. Oczywiście radni Prawa i Sprawiedliwości wiążą z tą wielką kwotą bardzo duże nadzieje w stosunku do konkretnych inwestycji. Znacie Państwo dokładnie wszelkie inicjatywy obywatelskie, które pojawiły się w ostatnim czasie, chociażby inicjatywa związana z przebudową, z modernizacją ulicy Alei Sportowców, gdzie zebrano 750 podpisów. Za chwilę będzie mówiła inicjatorka zbierania podpisów, pani Marzena Makowska, o kwestii odbudowy grudziąckich basenów otwartych w Tarpnie. Pan Miłosz Joniec także pewnie o tym powie. Jest szereg bardzo ważnych, priorytetowych potrzeb, które w tej chwili będą mogły być realizowane dzięki temu wsparciu, bo przypomnijmy, że środki te mogą być przeznaczone na wszystko, czyli na inwestycje, na wszelkie potrzeby mieszkańców. Rzeczywiście chciałabym potwierdzić informację, że byłam inicjatorką zbierania podpisów nad tym, aby zmodernizować nasz basen, aby udostępnić go mieszkańcom do użytkowania. Ponieważ były monity ze strony mieszkańców, nie tylko Tarpna. I rzeczywiście zbieranie podpisów było sprawą bardzo łatwą, mogę uznać, dlatego że nie tylko mieszkańcy Tarpna podpisali się pod tą inicjatywą, są podpisy również z osiedla Miszek, z osiedla Tarpna, ze Śródmieścia, ze Strzemięcina, no i
o dziwo bardzo dużo podpisów złożyli mieszkańcy Nowej Wsi, którzy korzystali do tej pory. Ta inicjatywa jest bardzo potrzebna mieszkańcom, dzieciom w okresach letnich. Nie wszyscy zadowalają się taką opinią, że daliśmy dzielnicy Tarpno Jezioro Tarpieńskie, więc korzystajcie sobie z tego akwenu, czy osiedle Rządz i Mniszek mają korzystać z rudnika. Niestety miasto potrzebuje basenów, tym bardziej, że mamy, że w najbliższej perspektywie informacje, że na ulicy Kalinkowej basen zamknięty, no jest to, tak, basen zamknięty jest do zamknięcia. Już niektórzy dzierżawcy z tego obiektu się wyprowadzają, pakują, wypowiedzenia dostali, czy wypowiedzieli sami nawet niektórzy, co prowadzi do zamknięcia tego basenu. Natomiast jeżeli chodzi o basen Delfinek, widzimy od kilku lat, jak sytuacja się przedstawia. Zdejmujemy środki na inne inwestycje, co też przedłuża jakby budowę tego basenu, tak? W tej wielkości miastach, no baseny są, no my grudziądzanie, rodziny nasze jeżdżą do basenów, do Świecia, do Wąrzeźna, do aquaparków gdzieś dalej, a mamy tutaj na miejscu, basen historyczny, gdzie latem dzieci uczyły się pływać, zimą niestety, proszę Państwa, było tam lodowisko, uczyły się jeździć na łyżwach. Dzisiaj to są takie środki, no w tym mieście, no nie bardzo, więc jest potrzeba zmodernizowania tego obiektu i udostępnienia tego mieszkańcom. Na czym polega modernizacja? W dużej części poprzedni prezydent zainwestował poważne środki w ten basen, a dzisiaj się mówi o stacji uzdatniania wody. Czy ona rzeczywiście będzie kosztowała 20 milionów? Ja takiego kosztorysu niestety nie widziałam. I gdybym zobaczyła, to potwierdzę tą informację, może to są mniejsze środki, może można pozyskać, tak jak inne miasta pozyskały, tak? Budują się przecież w Polsce baseny nowe, a tu chodzi o modernizację, czy ewentualnie o budowę tej stacji uzdatniania. Także pamiętam ja sama, ponieważ się urodziłam, wychowałam, wyuczyłam w Tarpnie, dzisiaj pracuję w Tarpnie i pamiętam czasy, kiedy ten basen był przepełniony. Pamiętam, kiedy trudno było nawet w kolejce stać w upał, żeby dostać bilet i czekało się bardzo długo za tym biletem, żeby była ta dostępność do tego basenu, więc uważam, że dzisiaj jest ta sytuacja podobna i że jeżeli to zostanie udostępnione mieszkańcom, będzie to też obłożenie dosyć duże, bo nie wszyscy korzystają i chcą korzystać z jezior. No musimy też tą taką ofertę mieć dla tych osób, które chcą korzystać z basenów. Chciałabym tutaj jeszcze drugą rzecz też Państwu opowiedzieć. Otóż w zeszłym roku w maju złożyłam interpelację o modernizację parkingu na ulicy Legionów na wysokości Nowoczesnej, dawnej Nowoczesnej. Ten parking jest bardzo niebezpieczny dla przechodniów. Widzimy, jakie są roztopy w zimą, jesienią, wiosną. Samochody tam parkują w kałużach, dosłownie w kałużach wody. Pod śniegiem oblodzenia, jakie tam są, ludzie się łamią, przechodzą. A to jest jakiś trak komunikacyjny, który z osiedla przez pawilon prowadzi na targowisko, które jest usytuowane, więc wszyscy korzystają, również piesi mieszkańcy z tego miejsca. W maju taką interpelację złożyłam, w sierpniu złożyłam kosztorys inwestycyjny i był to czas odpowiedni, aby zabezpieczyć środki na nowy rok, aby ten parking został wyremontowany. Otrzymałam odpowiedź, później włączył się do tej mojej inicjatywy pan radny Miłosz Joniec naszego klubu i otrzymał odpowiedź, że miasto nie ma środków. Pan Miłosz Joniec też później otrzymał taką odpowiedź. Ja myślę, że mając te dodatkowe środki dla Grudziądza, może znajdą się jakieś pieniążki, żeby tym mieszkańcom po tylu latach, proszę Państwa, zrobić ten parking. To Tarpno jest zaniedbane, zapomniane, tu się nic nie dzieje dla mieszkańców. Basen nie, parking nie, droga na targowisko nie, o którą zabiegałam, nie ma. To Tarpno nie ma chyba szczęścia albo nie wiem, o co chodzi.
Chciałabym jeszcze również podkreślić, że mieszkańcy Owczarek dalej oczekują remontu dróg osiedlowych. One jakieś cząstkowe są, jakieś tam zabezpieczenia tych dróg, ale naprawdę, proszę Państwa, teraz, kiedy były te ulewy, ja pojechałam zobaczyć to osiedla na monitor mieszkańców, to jest żałosne po prostu, żeby nie można było nawet czymkolwiek tego utwardzić i tym mieszkańcom jakieś cywilizowane warunki dojścia i dojazdu do swoich posesji zrobić. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę. Ja mam pytanie w związku z tym, że mikrofony stoją, skorzystać. O basen. Czy ta akcja zbierania podpisów jeszcze trwa, czy się zakończyła, ile podpisów udało się zebrać i co teraz dalej z tymi podpisami? Tak, oczywiście. Akcja, jeszcze kto zechce, bo teraz akurat będziemy już tą inicjatywę obywatelską składać do Urzędu Miasta. Mamy wymagalną część podpisów, mamy około 400 podpisów. Czyli teraz będzie to składane do ratusza? Oczywiście, tak. No w tym sezonie to się pewno nie uda, ale będziemy zabiegać o to, żeby naprawdę na przyszły rok już ten basen udostępnić. Jeżeli tylko jest wymóg sanitarny, żeby zbudować tą stację uzdatniania wody, to tylko to zróbmy i doprowadźmy do takiego bieżącego stanu, aby dzieci, osoby starsze, bo przecież Państwo wiecie, że tam jest dużo zieleni, tam są drzewa, tam osoby starsze nawet mogą sobie odpoczywać, pójść sobie, bo w Tarni nie ma. No jest park, ale to nie zawsze w upalną pogodę satysfakcjonuje tych seniorów, tak? Tym bardziej, że wszyscy mówią, że trzy pokolenia na tym basenie korzystały i chcą tego basenu. Szanowni Państwo, ta tablica, która znajduje się po mojej prawej stronie, jest bardzo istotna. Ona pokazuje, ile środków centralnych wpływa do Grudziądza, ale ona pokazuje tylko cząstkowo te środki, bo wiele środków wpływa z różnego rodzaju funduszy, czy to fundusz inwestycji lokalnych, fundusz inwestycji strategicznych, fundusz drogowy i tak dalej, i tak dalej. Na niedawnej konferencji, którą mieliśmy okazję zorganizować na Wzgórzu Zamkowym, opowiedziałem o takiej kwocie, która szeroko obiła się echem, powiedziałem o kwocie 577 milionów. Nie muszę tutaj uderzyć się w piersi i powiedzieć, że nie byłem do końca precyzyjny, bo ta kwota jest wyższa. Te 577 milionów to już jest kwota nieaktualna. Jakby to podliczyć, wsparcie centralne, wsparcie rządowe z różnych funduszy, już nie będę rozbijał na cząstkowe wyliczenia, ale jeśli by to policzyć suma summarum, wychodzi około 700 milionów. To można naprawdę policzyć. My możemy się wspierać, jeśli chodzi o frakcje polityczne. Ale matematyka ma to do siebie, że matematyka nie kłamie. Ona jest pewnym aksjomatem, która nawiązuje do tego, że jest jedna prawda. I prawda jest zawarta właśnie w tych liczbach. I 700 milionów to jest tak naprawdę od 2016 roku, bo o takim czasookresie mówimy. To jest, proszę Państwa, jeden dodatkowy budżet roczny dla Grudziądza. Te pieniądze wpłynęły do grudziąckich rodzin, wpłynęły do grudziąckich przedsiębiorców, ale też wpłynęły na inwestycje. To, co powiedział minister Szczucki, te pieniądze, które teraz wpływają w wysokości 405 milionów, miasto może zużytkować de facto na co chce. Ja w dniu dzisiejszym po tej konferencji udaję się dzisiaj do ratusza i chcę złożyć interpelację mówiącą o tym, że w końcu, skoro te pieniądze się znalazły, to warto, żeby w mojej interpelacji będzie zawarte, żeby wyremontować drogę Lipową, która jest istotna, zaczyna się niedługo rok szkolny. Wiemy, jaki tam zespół szkół rolniczych, który się znajduje. Jest dojazd do plaży, którą się chwali prezydent Gląski. Dobrze, ta plaża powstała. I będę też interpelował jednocześnie w tym samym piśmie o to, żeby wyremontować, po raz kolejny będę interpelował, żeby wyremontować parking w Tarnie przy lokalu handlowo-usługowym. Bo często jest taka narracja, chętnie byśmy to zrobili, ale pieniędzy nie ma. No to teraz zbijamy tą narrację. Pieniądze się znalazły, warto, żeby zainwestować te pieniądze w potrzeby mieszkańców, zwłaszcza, że ta droga, ulica Lipowa, zwłaszcza, że ten parking wiele lat właściwie nie był remontowany. To jest jedna istotna rzecz. Druga istotna rzecz, jeśli chodzi o basen. Kilkadziesiąt tysięcy osób, jakby to policzyć, w sezonie z tego basenu, ten basen użytkowało, właściwie w sezonie zimowym i letnim. I pamiętam, jak prezydent Glamowski rozpoczynał swoją kadencję, użył takiego ładnego zwrotu, że on chce likwidować w Grudziądzu dziury wstydu. Ten zwrot zapamiętałem, całkiem mi się spodobał, ale on te dziury wstydu niestety sam tworzy. I stworzył kolejną dziurę wstydu, jeśli chodzi o basen. Ja zeszły weekend miałem okazję ze swoimi znajomymi poza Grudziądza trochę im to nasze miasto pokazać. Przechodziliśmy koło tego basenu, no i wszyscy byli, no już nie będę cytował, jakich słów używali, ale wszyscy byli zdruzgotani, że ten basen tak dobrze umiejscowiony, z takim dużym potencjałem, tak naprawdę jest marnotrawiony. Stoi sobie odłogiem, nic się z nim nie dzieje.
nie wiadomo, co się dalej wydarzy. Więc funkcjonował tyle lat, nie funkcjonuje dziś, nie wiadomo, jakie są plany miasta wobec tego basenu. Jedyny basen, który tak naprawdę, to też na ostatniej sesji poruszałem, jest monopolistą, przynosi straty. Jakiś czas temu, to też dobry kontrprzykład dla naszego miasta, miałem okazję wizytować w mieście dużo mniejszym od nas, mianowicie mam na myśli Rypin. Miasto mniej więcej 15-tysięczne, które posiada w swoim zasobie aquapark, jednocześnie jest tam hala sportowa, nawet są nauka szermierki, sale wykładowe, kręgle i tak dalej, i tak dalej. 15 tysięcy mieszkańców, to w Grudziądzu, licząc na szybko, powinno być 5-6 takich dużych obiektów. Co mamy? No nic nie mamy. Ja też chcę zwrócić uwagę, tak jak już nawiązując do tego, jak tworzyliśmy budżet, właściwie pan prezydent tworzył budżet na 2023 rok, ja użyłem kiedyś takiego stwierdzenia, że nie jest to budżet naszych marzeń. Miałem tutaj na myśli głównie to, że nie jest to budżet proinwestycyjny, to jest budżet typowo konsumpcyjny. I teraz mam nadzieję, że te pieniądze, które spłyną do Grudziądza, te 45 milionów prawie, kolejne pieniądze, to warto podkreślić, kolejne pieniądze, kolejne duże środki, będą wykorzystane na inwestycje, że nie będą przejedzone, tylko będą zostaną wykorzystane na inwestycje. Mam nadzieję, że te inwestycje, o które wnioskuję w swojej interpelacji, czyli poprawa infrastruktury drogowej, jeśli chodzi o drogę Lipową, o ulicę Lipową i parking na osiedlu Tarpno, zostaną z tych między innymi pieniędzy zrealizowane, bo to jest wystarczająca kwota, żeby te dwie inwestycje zrealizować i jeszcze tych pieniędzy zostanie. Więc liczę na to, że te pieniądze zostaną przekazane na inwestycje. Cieszę się, że te pieniądze do Grudziądza wpływają i tak jak mówię, wszyscy niezależnie od tego, czy jesteśmy z prawej czy lewej strony sceny politycznej, powinniśmy się cieszyć z każdych pieniędzy, które do Grudziądza wpływają i ich nie negować, tylko właśnie tak jak powiedziałem, się cieszyć. Dziękuję.